Wiesz, ja nie wiem, jaka jest różnica, bo ja nie jestem, nie jestem osobą, która mogłaby się na ten temat wypowiadać o różnicach. Ja mam jamnika, więc to jest rasowy pies, ale gdyby ona wylądowała w schronisku, to by umarła. Po prostu. To są tak wrażliwe. No, rasowe psy mają zupełnie inną, po prostu niedobrą zresztą moim zdaniem. Nie dostosowują się tak szybko jak psy ze schroniska, wbrew pozorom. Ja uratowałam w swoim życiu wiele psów, różnego rodzaju. Takie, które chodziły po ulicy, takie, które brałam z lasu, takie, które jechałam do weterynarza, bo miały na sobie 60 kleszczy naraz, które chodziły w obrębie głowy. I mam psa w domu z hodowli. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Ale często to się mówi, że te psy z hodowli są ładne, ładniejsze, że te kundle jednak, no, inny jest ich wygląd, tak? I czy uważasz, że powinniśmy zwracać uwagę na właśnie urodę psa? No wiesz, no, nie można kogoś ganiać za to, że chce mieć białego psa. Prawda? Nie można komuś kogoś powiedzieć, że jest złym człowiekiem, jeżeli chce mieć konkretną rasę. Nie można, bo to byłoby bardzo niesprawiedliwe. Nie można z drugiej strony też powiedzieć o kundelku, który stoi za kratami, och, jaki on jest piękny, cudowny, bo większość z nich to nie są ładne psy. Tak obiektywnie rzecz ujmując. Ale jak im się głębiej przyjrzeć, to są to najpiękniejsze istoty na świecie. W oczach widać całą ich historię, utkaną z wielu nieszczęść. Tak? I jak się patrzy tak naprawdę głęboko w te oczy, to wtedy widać istotę całej tej sprawy. I widać ją u psa z hodowli i widać ją u psa z adopcji. Uroda moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia. Ważna jest ta relacja, którą się nawiązuje ze zwierzęciem. A czy to jest pies z adopcji, czy pies z hodowli, to już jest kwestia drugorzędna. Wydaje mi się, że trudniej jest adoptować psa niż kupić, ale jeżeli się kupuje psa, to trzeba mieć świadomość, że każda rasa ma swoje potrzeby. Czy to jest pies stróżujący, aportujący, pies sportowy, wystawowy, do towarzystwa. Każdy z tych psów potrzebuje konkretnej, jasnej uwagi. Z kundelkiem bywa inaczej, że on nie ma konkretnego przeznaczenia, ale ma takie same potrzeby, tak? Czyli też potrzebuje wychodzenia na spacer, stymulacji intelektualnej, bycia z drugim człowiekiem, szacunku, miłości, odpowiedniego żywienia. To jest dokładnie to samo. Niczym się absolutnie nie różni.